Eliza! Hej! Obudź się, śpiochu! Ach, gdzie ja jestem? Oczywiście w świecie Lalilu! Nasza lalka spodziewa się dziecka. A oto jej brzuszek. Przebierzmy ją w body. Zajmijmy się butami. Może te botki? Nie, platforma jest za wysoka. A może te? Nie, do 3 razy sztuka. Czerwony materiał zamienił się w ołówkową spódnicę. Zrób uprząż z pasków sztucznej skóry. Z tyłu peleryna unosi się na wietrze. Piękna Eliza jest potomkiem starożytnego wampirzego klanu. Ach, jestem taka zmęczona. Muszę odpocząć. Już wiem. Wezmę błyszczącą kąpiel. Aha. Eliza ściągnęła pelerynę i nalała sobie wody do wanny. Dodamy relaksujące sole do kąpieli. Ach, spójrzcie na te czerwone bańki. Woda jest w sam raz. Wampirzyca weszła do wody, gdy nagle poczuła coś bardzo dziwnego. Ach, co to będzie? Pojawiła się para małych wampirków. Moje piękne dzieci wybrały odpowiedni moment na poród. Marley żyje w pięknym świecie pełnym tęczy i słońca. Mam nadzieję, że moje dzieci będą takie jak ja. A teraz zróbmy sobie kąpiel. Wow, ile tu baniek! Muszę kupić więcej płynu. Kotek Lulu się bawi. Wszystko mu wolno. Marley, czas się przebrać. Co sądzisz o tej sukience? Podobają mi się kolory. Aha. Więc na pewno spodoba ci się ta pastelowa spódnica. Przyozdób strój żółtym paskiem. Ozdobna tęcza we włosach wygląda jak słodkie uszka. Namaluj tęczę nad chmurami na brzuchu. Marley jeździ na łyżwach nawet kiedy jest w ciąży. Jest profesjonalistką w jeździe na rolkach. Marley przyszła do parku nacieszyć się ładną pogodą. Słońce świeci zbyt jasno. Lepiej schować się pod parasolem. Ach, jak gorąco. Zjadłabym sobie lody. Pojawiła się tacka z lodami. I lodziarnia. Czy to magia? Marley ma rożka i usiadła, żeby delektować się lodem. Ach, chciałabym dodać więcej koloru mojemu życiu. Ciach! Zwykła ławka zamienia się w różową. Chciałabym też huśtawkę. Wow, to podwójna zabawa. Świetnie. Tęczowa magia wciąż polepsza mój humor. A oto szablony, których potrzebujemy. 2 czarne i para czerwonych. Włóż je do magicznego słoika, potrząśnij i voilà. Zrobiliśmy 2 kombinezony. Dzieci wyglądają tak słodko. Przyklej paski do nóg. Nietoperze na ramionach zamieniły się w długie peleryny z magicznymi koronkowymi wstawkami. To czarujący spadkobiercy wampirzej fortuny. Narodziny dzieci to powód do świętowania. Jej najlepsze przyjaciółki już tu są. Hej! Joki, jesteś! Nie przegapiłabym tego. Siadaj, napij się. A to Zomboliza. Hej! Tak dobrze cię widzieć. Okej, wszyscy są? Czas świętować. O, jakie słodkie. Podobne do mamy. Czas otworzyć prezenty. Co to jest? Super, jaka świetna grzechotka. Na pewno im się spodoba. Otwórzmy następną. Wow, małe ubranka. Jakie słodkie. Przymierzmy je. To świetny upominek. Kocham was, dziewczyny. Dziękuję. Zapełnij nakrętkę od małej buteleczki mlekiem dla dzieci. Przyklej etykietkę Nestle. Lepiej się przygotować. Zrób smoczki na butelkach. Pomaluj je błyszczącym lakierem. Różowe i niebieskie nakrętki z naklejkami pozwolą nam pamiętać, która butelka jest czyja. W pokoiku jest specjalna atmosfera. Marley myśli, że będzie dziś szczególny dzień. Aha. Chciałabym zobaczyć bawiące się dzieci. I para słodkich bobasów pojawiła się na łóżku. Juhu! Jestem mamą! Ach, od czego by tu zacząć? Martwię się. Racja, muszę was nakarmić. Proszę, każdy ma swoją butelkę.
Tęczowy jednorożec przyniósł odżywcze mleko. Dzieci przestały płakać. Nie odmówią pysznego obiadu. Zrób sprężynę. Co to będzie? Narysuj oczy i przymocuj kółka na górze. Zawieś je na sprężynie. Wydają takie piękne dźwięki. Ta grzechotka jest najlepsza. Płacz dzieci słychać w całym zamku. Co to za hałas? Coś się stało? Już, już. Hej, gdzie idziesz? Wracaj. Połóż się i odpocznij. Mam pomysł. Spodoba wam się. Zobaczcie, jaka piękna grzechotka. Dzieci zajął dźwięk i zapomniały o płaczu. Teraz mama może wrócić do pracy. Z papieru piankowego zrobimy pieluchy. Pomaluj je na tęczowo. Właśnie to jest potrzebne dzieciom. Złóż opakowanie z papieru piankowego. Mamy tu całą paczkę. Tęcza pojawiła się zamiast rączki. Nawet pieluchy są w stylu Marley. Mieliśmy pełen dzień wrażeń. Czas iść do spania. Mama czyta dzieciom na głos opowieści detektywistyczne. Fuj, co za smród! Czas tu zmienić komuś pieluchę. Kiciu, widziałeś, gdzie położyłam paczkę? Lulu zrzucił ją na ziemię. Ach, dzięki. Dzieci, nie martwcie się. To w ogóle nie jest straszne. Tęczowe pieluchy sprawią, że będziecie mieć kolorowe sny. Dobranoc, słoneczka. I Marley wyłączyła światło. Włóż wydrukowaną część do pudełka. Czeka już stos mokrych chusteczek. Chodź do środka, szybko. Zadziałało. Te mokre chusteczki utrzymają czystość dzieci. Eliza czyta dzieciom straszne historie przed spaniem. To naprawdę je uspokaja. Ale skąd wziął się ten okropny smród? Fuj, czas tu zmienić komuś pieluchę. Bez klamerki na nosie się nie da. Teraz wszystko naprawimy. Mokre chusteczki to zrobią. Kilka ruchów i dzieci są czyste. Ale nie mokre chusteczki. Pozbądźmy się ich. Fiuch, udało mi się. Jaka świetna wampirzamarka. Pomaluj starą wanienkę bazą akrylową. Kolory przydadzą się do malowania. W tęczowym domku może być tylko kolorowa wanna. Uzupełnij ją o eleganckie nogi. Wszystko błyszczy perłą. Kąpiel będzie teraz taka fajna. Moje dzieci muszą się odświeżyć. Mama włożyła dzieci do wody. Kąpiel powinna być okej. Wskakuj do basenu ze skittlesami. Impreza w pianie dla maluchów. Dzieci kochają się kąpać. Jeden ruch wampirzych wideł wprawił plastikowe elementy w życie. Czarne połówki jajka Kinder pokrywają pająki. Teraz weź pędzel i farbę akrylową. Mamy koła. Różowe? Nie, czerwone będą lepsze. Czarne błyszczące falbany zdobią boki. Aksamit sprawi, że dzieciom będzie wygodnie. Co za styl! Ten wampirzy wózek to zdobywca nagród. Eliza ogląda telewizję. Zobaczmy, co jeszcze tam jest. Gdzie mam pójść? Pójdę prosto. Ach, czy to stary zamek? Sprawdzę to. Światła się palą. Właściciele muszą być w domu. Drzwi są otwarte. Wow, dużo tu jest potworów. Wow, muszę się rozejrzeć. Jaki ciekawy hotel. Nigdy nie widziałam czegoś takiego. A ja nigdy nie spotkałem tak pięknej dziewczyny jak ty. Hej, jestem Jonathan. A ja Mavis. Chyba wiem, co oznacza ten dzwon. Ach, filmik Lalilu o Transylwanii już się skończył. Wow, a co to? Jaki fajny wózek, muszę go mieć. Dostawa nietoperzy długo nie zajęła. Wygląda jeszcze lepiej w realu. Dzieciaki, zobaczcie, to wasz nowy pojazd. Wygodnie wam? Oczywiście. Spacery w nocy po mieście będą teraz wspaniałe. Która rodzina bardziej ci się spodobała? Daj nam znać poniżej. Daj nam lajka i subskrybuj Lalilu. Zróbmy fajne rzeczy dla lalek razem.